Na stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu w minioną sobotę odbyła się 8. edycja Biegu bez Barier imienia Jurka Wiśniewskiego dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Głównym celem Biegu bez Barier jest integracja osób niepełnosprawnych, ale i propagowanie aktywnego i zdrowego życia. Podobnie jak na co dzień swoich podopiecznych, również w tym dniu wspierali ich opiekunowie. Żeby wesprzeć moich podopiecznych ze Stowarzyszenia Persona. No, jesteśmy również rodzinnie z seniorkami z klubu seniora, więc myślę, że jesteśmy silną grupą. Pierwszy raz się zmobilizowałam, żeby tutaj przyjść. Dam radę, to dam radę, ale można spróbować. Należę do Persony, chodzę na parorytmie, mam 83 lata i pierwszy raz. I z moimi kochanymi znajomymi się spotykam. Skąd pani ma taką kondycję, żeby brać udział w zawodach? Ja kocham ruchy. Ruch. Tam i z powrotem i różne ruchy. Czyli na co dzień co pani uprawia? Pogoda również. No, chodzę na parorytmie. Czyli to, co trzy razy w tygodniu. Chodzę, spaceruję, jeżdżę na rowerze trzykołowym, bo mam zawroty głowy i tylko ten rower mi daje życie. Na co dzień pracujemy z osobami niepełnosprawnymi, no i wspieramy, także sama przyjemność. Ale jestem pierwszy raz. Pierwszy raz, ale tata jest maratończykiem. Tata bierze udział w każdych zawodach, także tutaj no, wzór do naśladowania. Ja w końcu też się zabieram. Wszyscy uczestnicy Biegu bez Barier stwierdzili, że nie chodzi o zwycięstwo. Liczy się udział i przezwyciężenie własnych słabości. My chcemy brać w tym przedsięwzięciu udział. Chcemy pokonywać własne bariery, ale chcemy też się bawić, mówili uczestnicy. Bo ten bieg naprawdę przysparza dużo radości, ponieważ te osoby, które biorą udział w tym biegu, przychodzą po to, żeby się bawić. Bawić się, czysta rekreacja, zero pretensji, naprawdę fajna inicjatywa. Cieszymy się, że jest ich aż tylu, bo mamy 110 dzisiaj uczestników, także wyszli, żeby się ze sobą integrować, z osobami zdrowymi. No i również i jednostki integrują się, nasze tutaj raciborskie, samorządowe też są akcje wspólne. Także fajnie, że coś takiego się dzieje i liczymy, że w przyszłym roku też się pojawimy i ponownie już będzie 9. edycja. Tomasz Bieliński podkreślił rolę pomysłodawcy imprezy Jerzego Wiśniewskiego. Wspomniał też o Krystianie Pilszaku, który przejął dzieło i kontynuuje je z pozytywnym rezultatem. Takim motorem teraz już od kilku lat napędowym jest Krystian Pilszak, który sam też miał poważne problemy zdrowotne i co roku przychodzi i mówi: słuchajcie, musimy to zrobić, ponieważ warto to robić dla tych osób. Zresztą jak widać, frekwencja jest naprawdę super. Może dlatego też, że pogoda dopisała, ale naprawdę dla tych osób warto to robić. Popularyzacja sportu niepełnosprawnych oraz rehabilitacja przez sport to założenia inicjatora biegu Jurka Wiśniewskiego, którego wspomniał też starosta raciborski. Wspominamy przede wszystkim naszego wieloletniego współpracownika starostwa powiatowego w Raciborzu, który swym entuzjazmem, swoją pasją, swoim zaangażowaniem zarażał ludzi. Wprowadzał nas w świat tak, żebyśmy faktycznie zauważyli, jak możemy pomóc tym osobom niepełnosprawnym. Dzisiaj bieg, sporo osób uczestniczy, czego się niezmiennie cieszę. No myślę, że warto właśnie takie biegi organizować, tak żeby faktycznie poczuć, ale i wspomóc te wszystkie osoby niepełnosprawne, które na co dzień borykają się z wieloma problemami, tak żeby my dostrzegliśmy właśnie te problemy, ale również wychodziliśmy naprzeciw ich oczekiwaniom. Na zakończenie, Jurku, pamiętamy.